podstawie jak cykl Kolba można zastosować w praktyce. Krótka przypominajka, cykl Kolba to jest metoda efektywnego uczenia się. Ja bym powiedziała, że to jest metodologia pracy z dorosłymi. Stworzył ją Dawid Kolb, obserwował różne grupy, które się uczą i ona powstała w wyniku obserwacji i opisał po prostu. I to jest metoda, która składa się z 4 kroków. A ja potem o nich opowiem w kontekście właśnie zastosowania. To, co jest ważne, że po co w ogóle się tego uczymy jako osoby prowadzące grupy? Ano po to, że to z tego wynika sposób zorganizowania sytuacji edukacyjnej dla nas i o to, po to, żeby zadbać o efektywność uczenia się. Popatrzmy na taki przykład. Załóżmy, że jesteśmy osobami, które chcą zorganizować sytuację edukacyjną, której celem jest zwiększenie umiejętności organizowania jakichś wyjazdów. To, co możemy zrobić, to zacząć od doświadczenia. Można rozumieć to doświadczenie na 2 sposoby. Mogę zaprosić osoby, które są w grupie, do tego, żeby opowiedziały o swoich różnych doświadczeniach osobistych, organizowania różnych wyjazdów. I to jest jedno doświadczenie. Ale mogę też ich zaprosić do tego, żeby sobie wyobrazili, że są grupą, która wspólnie wyjeżdża i żeby ten wyjazd zaplanowali razem. I to jest to doświadczenie, do którego zapraszam. To, co jest ważne, że jako osoba prowadząca tu jestem w takiej roli organizatorki, organizatora tego doświadczenia. Po mojej stronie jest o to, żeby zadbać o tę sytuację, jasno dać instrukcje, powiedzieć, co kto ma robić, do czego zapraszam. Następnie, i to jest to doświadczenie z cyklu Kolba, następnie przechodzę do refleksji. Jak już ludzie opowiedzieli, albo zrobili, zaplanowali, to zadaje pytania związane z tym, co podczas tego procesu planowania dla nich było ważne, co tam się wydarzyło. Tak naprawdę to ja zadaję pytania po to, żeby oni poddali refleksję to doświadczenie. Tutaj występuję jako trenerka w roli facylitatora, facylitatorki, czyli takiej osoby, która zaprasza ludzi do tego, żeby się komunikowali, to żeby ujawniali to, co przeżyli, to, co zobaczyli, to, co doświadczyli. Jestem odpowiedzialna za atmosferę grupy i za to, żeby oni mówili to, co myślą. Jeśli zbiorę już różne refleksje pod hasłem, co się tam wydarzyło, to, co jest ważne, to przechodzę do uogólnienia i teorii. Czyli z tych refleksji zbieramy to, co jest ważne, żeby się dobrze przygotować do wycieczki. Mogę to zebrać z grupy, a mogę sama dać taką teorię ekspercką, która o tym jakoś mówi. Mogę się na nią powołać. Być może mam swoją jakąś, to wtedy mówię, że to jest moja. To, co jest ważne, że ja wtedy występuję w roli takiej osoby, która się na tym zna. Czyli eksperta, ekspertki, czyli jestem takim teoretykiem. No ale to nie koniec, jest jeszcze ostatni punkt cyklu Kolba, zastosowanie. To jest taki moment, gdzie pytam osoby, no dobrze, przeżyliśmy, coś doświadczyliśmy, albo przypomnieliśmy sobie, poddaliśmy to refleksji, mamy jakąś teorię, teraz czas na zaplanowanie tego w praktyce. Gdybyście wyjechali teraz niebawem, za miesiąc, zorganizowali jakiś wyjazd, to jak byście te wszystkie rzeczy zastosowali w praktyce? To jest takie pytanie trenerskie jako coacha. Ja pytam, jak ludzie, mając już wiedzę i pewne umiejętności, zastosują je w życiu realnym. To, co jest ważne, że ten cykl Kolba jest, ja bym powiedziała, jest spiralny, ponieważ oni mogą za tydzień albo za miesiąc wrócić do mnie po zorganizowaniu sobie w życiu tego wyjazdu i znowu omawiamy to doświadczenie, znowu poddajemy refleksję, być może pojawia się nowa teoria i się zastanawiamy, jak wdrożyć już kolejny raz. Możemy ten cykl Kolba również zacząć niekoniecznie od doświadczenia, chociaż Kolb mówi, że ludzie dorośli lubią i uczą się na doświadczeniu, ale możemy je zacząć na przykład od pewnej teorii. Załóżmy, że chcę nauczyć osoby uczestniczące w moim warsztacie szydełkowania. To, od czego mogę zacząć, to od teorii, jak w ogóle się szydełkuje, do czego służy szydełko, do czego służy wełna, jakie są ściegi, mogę to opowiedzieć. Następnie razem z nimi mogę zaplanować to wdrożenie tu na warsztacie. W takim sensie, żeby zaprosić do tego, żebyśmy teraz zaczęli tak, w taki sposób działać. I to doświadczenie zrobimy teraz, tu i teraz na warsztacie. I zaproszę teraz do tego, żeby każdy wziął szydełko, każda osoba szydełko, żeby wzięła kawałek wełny i zrobiła ten pierwszy ruch, który ja pokazałam wcześniej w teorii i uzasadniłam na przykład, że to będzie ściągacz.
osoby te robią ten ściągacz, poddają to potem refleksji, przyporządkowują to temu wzorowi, który ja wcześniej dałam, no i sprawdzamy, czy ta teoria coś jeszcze poszerzyć. Być może ktoś ma taki ruch ręki, którego ja nie wykazałam, a on i tak będzie skuteczny. I tak otoż wylądowaliśmy w kolejnym cyklu Kolba, który zaczęliśmy od uogólnienia, czyli od pewnej teorii, bo możemy zacząć właśnie od jakiejś procedury konkretnie podanej, tak jak w przypadku jakiegoś ściegu szydełkowego.